Moi drodzy, teraz jedziemy na nowe, zawsze winnice, ale nowe. Też ten sam właściciel. I taki właśnie. Dzisiaj mamy taką troszkę zachmurzoną pogodę, ale fajnie jest do kopania, bo nie jest gorąco. I będziemy się bawić. Także do pierwszego dołeczka. Ja osobiście chciałbym pozdrowić jednego z wiernych ludzi, którzy komentują zawsze nas. Nazywa się Adamobiel. Adamobil. No coś takiego, nie wiem, jak to się wymawia. Na razie. No, jesteśmy już na miejscu. Andrzej sprzęt wyciąga. Tę maseczkę może byś zjął z buzi. Wredny ty. Wredny tarnogrodzki. Nie wiem, jakie ty choroby tam nosisz sobie. Oj, żebyś ty nie nosił. No. Ciekawe, kto tu spuchniętą buzię ma. Wredny. O, dzwoni. Kochanka do niego dzwoni. No, ja tutaj wam pokazuję wszystkie okolice. Te nie są jego. Te wszystkie pod pod kombajn. A tam Andrzej rozmawia ze Sławkiem, Mustafą, Goldem. Także pozdrowionka Sławciu, pozdrowionka Olu. No i fakt. Super. Moi drodzy, dzisiaj sobie chodzimy i nagrywamy z perspektywy kamerki GoPro. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Okej. No to ja wchodzę sobie w winnicę. No i jest sygnał dosyć wysoki. Kopiemy i patrzymy, co to jest. Będzie kawałek puszki chyba. No, co ja nie wykopałam? Poczekajcie, rękawiczki założę. Żeby nie było, że ja zawsze gołymi rękami kopię. Tu nie ma, tu nie ma. No i pierwszy cusik. Takie coś, taka blaszka pozginana. Ale dziwnie, że tak wysoko bije. Moi drodzy, mam sygnałek 25-26. Nie, teraz się zmieniło na 20, ale co to jest? Poczekajcie, moi drodzy. Andrzej coś ciekawego znalazł. To chyba nie jest monetka. No, co tu mi Andrzej dajesz? Nie, ale to chyba nie jest monetka. No, całkiem wycieruszek. Nic z tego nie widać, a to nic nie waży nawet. Zobacz. Nic ja nie widzę, żeby coś było. To nie jest. No i jak widzicie, moi drodzy, to coś takiego mi wpadło. O, mam środek dzisiaj podręczny. Andrzejowi szczoteczkę do zębów zajebałam. O. Zajumałam, ale drugą mu dam. Żartuję. O, jaki fajny artefakt. Coż to jest? O takie coś. Moi drodzy, no i co? Nie jest to ciekawe? To, co mi wpadło teraz? Znów ładny, czysty sygnałek. 21. Ach, i się dobieramy do tego, co to jest. Wykopałam. Tu nie masz? Nie? To to. I znów cholercia fajna rzecz. O, taki dziabon
książek mi wpada. Coś takiego to jest. Takiego dziwadłowego. Fajnego. O, 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 o. Wyostrzysz? No, o. Takie moje znalezione. A mój Tarnogrodzki tam macha. No, coś co tu mi Andrzej? Dziwnego, coś starego. O. Jakie fajne. Weź to Andrzej, masz tu moją szczoteczkę, troszkę odczyść. Weź tu szczoteczkę. Twoja do zębów. Moja do Żartuję. Zębów, ale na wieczór ma być gotowa. A, są, czy... są jakieś napisy. To jest naprawdę coś ciekawego. Zobacz, jest koło sternika i są napisy u góry. O kurczę, jakie fajne. I to nie będzie to z tych angielskich? Całkiem możliwe. Widzisz, no kochanie, ależ... Może to... No super! Może to koło od rydwanu. O, a tego co goblin szuka? Goblin zbiera. A, widzisz goblin, żeby to jeszcze złote było. No ale piękne. Gratulacje Andrzej. No i znów próbujemy kopać na żywo. Okej. Okay. Ładny sygnał 19. Wykopałam. O! I patrzcie. Takie to znowu kółeczko. To co jak mi pisaliście już kiedyś, kółko od plandeki. No, także następne do kolekcji. Drodzy, coś tu mi na 10 ładnie bije. Oj, poczekajcie. Gdzie jest ten Pit Pointer? Marcheweczko moja, powiedz przecie, co tu siedzi. O, tu coś siedzi. O, oczywiście co siedzi. Blaszki kawałek zgięte. No i moi drodzy, tu jest dołek, ale patrzcie, co mi wpada. Znowu jakiś fajny dziobolążek. Też takie fajne. Widzicie, jaka patynka ładna? Poczekajcie. Chwila. No mam szczoteczkę, ale... O, o. O, takie o coś. No. A ten wkurzający Tarnogrodzki tam poszedł. Dzisiaj mnie trochę wkurza. O, dla odmiany. Pięknie dzwony biją. Jak słychać? A to Andrzej, zamiast medalika czy krzyżyka i daje taki, takiego dziabolonga. O, o taki, taki fajny. Brawo Andrzej. No i jak widzicie, zaczyna kropić lekko. My już spakowani. Jedziemy, Andrzej już siedzi w samochodzie, czeka, kiedy go kierowca do domu zawiezie. Także, kochani, żegnamy się i widzimy się na podsumowaniu. Pa! Witajcie moi drodzy, na podsumowaniu naszego wypadu w winnicy oczywiście. To był wypadzik, żeby wypróbować kamerkę GoPro. Także takie będą nawet na wideo, jak zauważyliście, są wstawki i z telefonu, i z GoPro. Także ja się uczę, więc nie przeciągając. Tutaj jak widzicie moi drodzy, kupa śmieci, jakieś dziwolągi Andrzej co powyciągał, no oczywiście łyżki, widelce, tego u nas nie brakuje i różnych artefaktów, ale to nic ciekawego. No tak, zacznijmy od tego, to taki ten właśnie dziabolążek, co widzieliście, nie wiem co to może być, może od jakiejś części maszyny czy coś, taki fajny z takim czubeczkiem, no oczywiście. Ten pocisk, też one fajnie, ładnie wychodzą. Tu jakiś też taki dziabolążek. To też nie wiem z czego, czy, ale się ładnie tam błyszczy. Tu też, ja myślałam, że tu może jakiś grot czy coś, ale to chyba raczej współczesne. To ciężkie, to może być jakiś pocisk zmiażdżony z ołowiu, no bo nie wiadomo, takie coś. Ta Andrzeja monetka to nie monetka, tylko podkładka.
najciekawszą rzeczą, którą Andrzej znalazł, poradziliśmy się właśnie Roberta Swerczyka, do którego link znajdziecie w opisie filmu. Dzięki, Robert. I to jest znaczek na czapkę pełnowymiarowy z 1895 roku aż do czasu I wojny światowej, właśnie Royal Artillery Regiment. Także to robił. I jest bardzo ciekawy ze względu na to, może być i nawet starszy, ale to jest oficerski. I patrzcie, to kółeczko tutaj, ono się kręci. To jest najciekawsze. Nie jest w pełni cały, jak widać, no ale fajny, ciekawy artefakt angielski. Ten emblemat na czapkę, on przedstawia armatę, jak jest w całości. Spróbuję poszukać i Wam dodać, jak to wygląda w internecie. Także, że moi drodzy, dziękuję Wam za to, że oglądacie, za to, że łapki wrzucacie, że komentarze piszecie. No i dziękuję, bo już 300 subskrybentów mi wpadło. I takim to akcentem żegnamy się i do następnego wypadziku. Pa!